Witajcie w kolejnym raporcie na kanale. Nagrywamy sobie na 30. edycji Dnia z Legionem. Dzisiaj jest ze mną Wojtek. Hej, hej. I zagramy sobie bitwę Republika przeciwko Imperium. Wojtek tutaj zagra Tempest Force'em, także całkiem myślę będzie interesująco. Ja klasyczną Republiką, bez żadnych udziwnień w stylu właśnie zmienionych zasad budowania armii i tak dalej. Mam trochę mniej punktów wydanych, więc będę blue playerem, Wojtek będzie redem. I przejdziemy sobie do omówienia rozpisek. Po omówieniu rozpisek wybierzemy scenariusze i się będziemy gdzieś tam powoli rozstawiać. W Republice dzisiaj będzie dwóch dowódców, czyli Clone Commander Cody i Clone Commander Cody wersja mini, czyli zwykły Clone Commander z improwizowanymi rozkazami. Wspierani będą przez Padme. Dodatkowo mamy trzy oddziały klonów, dwie Phase 1, jedna z E6-em, jedna z RPS-em oraz Boilem. Mamy Phase 2 z E6-em, żeby jakiś search się przewijał. Jest Strike Team z Echo pod dodatkowego searcha gdzieś tam w trakcie gry. I do tego trzy Bark Speedery z moją ulubioną konfiguracją, czyli RPS z X-scanerami. Całość to jest 10 aktywacji i 798 punktów. A po stronie imperialnej dzisiaj mamy dosyć dużo rzeczy. Po pierwsze mamy oficera imperialnego, który ma jest team lidera i elektor binokulary. Mamy dwa oddziały scoutów, które są potrzebne do Tempest Force'a, czyli transponder i situation awareness. I trzy oddziały Stormów, które mają T21 i specjalistę. Do tego trzy motorki Major Markant, czyli to co najfajniejsze w Tempeście. Łącznie 10 aktywacji, 800 punktów. Dobra, mamy scenariusze i ze względu na to, że jestem blue playerem, przysługuje mi ten pierwszy ban. No i pewnie chcielibyście zobaczyć takiego bombingrana, bo tutaj motorki, tutaj barki, ale niestety nie tym razem. Tym razem wyrzucimy sobie tego bombinga. Nie będziemy ryzykować, bo motorki są szybsze niż barki. Mnie boli warbery. Miało boleć. No to ja myślę, że tutaj tego payloada możemy wyrzucić. Nie, ja wyrzucę hosterze. Dobra, no to zagramy supply dropa, battle line'y i sabotowanie ewaporatorów. Czyli będziemy znowu olewać pojazdy jak poprzednio i skupimy się na wybijaniu piechoty. No, będzie na pewno interesująca gra, także się rozstawiamy i wrócimy po rozstawieniu. Jesteśmy po rozstawieniu i jeszcze parę słów o terenach, zanim zaczniemy naszego skirmisza. Te skałki dają heavy cover, te takie potrójne również, domki heavy, pojedyncze i podwójne będą dawały light covery. No jak widzicie, pół mojej armii stoi tutaj, ewaporator z przodu skrzynki, Wojtka, skauci poszli od tej strony razem z ewaporatorkiem. Znaczy wiadomo, jeszcze się nie stykają, ale gdzieś tam będą powoli się w tę stronę zmierzać. Tutaj jest większość armii rozstawiona. Tutaj panowie nie wiedzą, co robią. No tak. Niestety jadą w złym kierunku, ale to dobrze, bo tam Padme siedzi. Tak, ponieważ tutaj ujawniłem trójkę i Padme nagle zrobiła Hellouder General Kenobi i te motory jakoś tak, zamiast jechać jak normalni, walczyć tutaj na froncie, to zdecydowali, że nie wiem, że uciekają z pola bitwy. No widać, że Major tutaj nie panuje nad sytuacją. No i mam jeszcze echo z ewaporatorem w drugim końcu miasta, czy coś takiego. Także no, także tak się prezentuje rozstawienie. Omówiliśmy tereny i jeszcze przed pierwszą rundą, słuchajcie, mamy z okazji tego, że gramy sobie tutaj Republika kontra Imperium, do giveawaya mamy Vadera. O, proszę, taki oto Vader. Żeby go dostać sobie, napiszcie w komentarzu hashtag Vader i trzymajcie kciuki za to, żeby Padme przeżyła i doniosła sekretną misję, bo wtedy właśnie będzie ma, fajnie. Właśnie ma zginąć, wtedy Vader zostanie Vaderem zamiast Anakinem. Zobaczymy, czy będzie fabularnie, czy nie. A zresztą karta dobra, bo do Apprentice'a, a nie Commandera. Commandera prawda. To każdy ma, a Apprentice'a nie każdy. Prawda. Dobra, to wybierzemy rozkazy, że ja przymusowo muszę trójkę i zaczniemy pierwszą rundę. Mamy pierwszą rundę z rozkazami. U mnie strójka Padme. U mnie Armored Cavalry. Dobra, co to robi? Wszystkie wehikuły, które zaczynają w zasięgu jeden od Majora, mogą wybrać efekt, który polega na tym, że jeżeli są w bocznym, mogą wziąć aima. Jeżeli są w tylnym arku, mogą zrobić ruch jeden i tyle. I tyle.
I z przodu mogły dostać Dodge'a, ale to już zależy od tego. Czyli masz jednych w bocznym chyba i dwóch w tylnym, tak? Ci są w tylnym i bocznym. Ci są w tylnym, ci są w bocznym i tylnym. Okay. Tylko tam jeszcze mogą wybrać jeden z tych efektów. Tak? Ale jeden z efektów mogę wybrać tylko. Dobra. I musimy jeszcze rzucić tego kostko za priorytet, kto zaczyna. Tak. Pierwsza runda, jestem blue playerem, czyli ja muszę rzucić. I moje są tarcze, twoje są serce i blanki. I ty będziesz zaczynać, więc pierwszy też robisz swoje efekty. No to oczywiście major dostanie z karty swój rozkaz. Ci dostaną z directa, a ci dostaną dalej z karty. Mhm. I masz ten efekt jeszcze, tak? Tak, ale to efekt podczas aktywacji. A, podczas aktywacji, dobra. U mnie jest tak, Padme dostaje rozkaz z karty, zaczęła z Dodge'em. No i mam jeszcze dwa directy, więc będzie jeden direct pójdzie tutaj na te face jedynki niebieskie. A drugi direct idzie na Bark Speedera tego czerwonego. Reszta do puli, będzie dosyć spora pula. Echo oczywiście też z Sergem zaczyna z Reliable. I... No i jedziesz w takim razie. No to ja oczywiście zacznę od spróbowania ostrzelenia Padmy. Nie no, po co? To oni są w zasięgu jeden od... W zasięgu jeden od Majora, bo z tyłu siedzi gościu jeden. Zaczynają od swojego bieda skauta niby. Tak, tak, bieda skaut, w sumie dobrze powiedziane. Bieda skaut. Zrobił aima i strzelą. I jeszcze będzie kompulsory mu później. Dobra. Lepiej zrobić najpierw kompulsory. Dobra, czyli jeszcze będzie tak, kompulsory. Kompulsory, aim, strzał. To jest podwójna tęcza. O, dobra. Tak może też zostać, jakby nie będę narzekać. O, podwójny blank na czerwonej. Podwójny blank na czerwonej, no niestety. To bolało. No to tak, jeden dodge, jedno rzucam. Ej, to może jednak wybronię, co? Ej, to w sumie jest jak w naszej poprzedniej grze. No i włączyć się to na City. Też mówiłem, co mam tego. Rzucić się działo. No i patrz, wybroniłeś, no. No to super. To ponieważ Padme tak wspaniale przeżyła, a ja zapomniałem, że masz taką kartę i jednak te motorki pewnie dolecą na strzelanie. Zaktywujemy Padme. Musimy tak, rzucić za supresa i pierwsze co robi, to robi sekretną misję z darmowej akcji. Proszę zostań w supresie. Nie, czemu Padme? Jesteś zbyt odważna. Spokojnie, drudzy też tak skopią sprawę, to będzie nieciekawie. Mam nadzieję, bo nie spodziewałem się takiego obrotu spraw. Dobra, myślę, że tutaj i tak nie mam szans uciec, ponieważ nie dojedziesz tymi motorkami, tak czy inaczej, a w razie czego będziesz musiał zaangażować Majora. Zrobimy niespodziewany ruch, tylko sprawdzę, czy ona ma dwójkę, bo to jest w sumie najbardziej istotne. Ma, więc będzie quick thinking i strzał. I strzelamy w motorki bez coveru, bo sharpshooter 2. Mm-hmm. Trzy czarne kostki, sharpshooter 2, jeden aim. No i ma nie muszę wydawać, trzy z piercem 1. Może jeszcze echo skorzysta z tego. No to dwie rany. Dwie rany, czyli motorek żyje. Echo, ratuj! No i ja mam już jeden punkt zwycięstwa, więc w sumie wygrywam grę w tej chwili. Musisz dojść do swojej tej. Nie. Nie? Muszę być w twojej strefie i zrobić akcję Secret Mission. A, jeżeli darmową. Musisz przeżyć do końca. Tak, i musi teraz już tylko przeżyć do końca. Ja myślałem, że musisz dojść do swojej. Nie, to by to było... Tylko Artu. To by było trochę... Nie, Artu też musi tylko dojść i zrobić Secret Mission. To jest dojście do strefy przeciwnika i przeżycie do końca tej rundy. Znaczy do końca gry. Dobra, to weźmiemy sobie jedynkę, wybierzemy to jako ruch. Nie chcesz do echo postrzelać potem? Patrzę, nie dojdziemy, nie dojdziemy. W sumie bardzo mobilny ten Tempest Forest. Kompulsory. Tak, Tempest Forest. Dlaczego Tempest wszyscy mówią Tempest Forest? Nie wiem. No bo w foreście byli. W The Forest. Tylko nie Gampie. Jest taka gra The Forest. Wiem, widziałem. Chyba grałeś kiedyś na kanale. Tak? A możliwe? Nie pamiętam. Kiedyś dawno temu może. No jeśli jest jakiś... Chyba, że to było Dead by Daylight. Dead by Daylight grałem na pewno.
Pierwsza akcja, ruch, widzę. Tak. I będzie strzał. Mhm. Strzelić do nich, spadnę. No, spadnę, nie. Ale z echo może. Jeszcze echo. No, dwa do oczy. No tak. Ty, no na razie kostki mnie kochają w tej grze. No. Ja myślę, sobie polosuję. Zobaczymy, co się wylosuje z puli. Dowódca. Jeden z dowódców. To myślę, że zaczniemy sobie tutaj od naszego przystojnego klona dowódcy. Bo wszyscy są przystojni w takim razie, bo to jest klon. No cóż, ja nie powiedziałem, tylko Padme nie. No, no tak, Padme nie jest przystojna. To by się zgadzało. Co zrobisz? Czyli podejdę sobie tutaj. I po serdżyku podrzucimy tym jedynkom tutaj. Mhm. I podrzucimy profilaktycznie, może w sumie mogę dać tym czerwonym, bo oni mają dostęp do wszystkich klonów, żeby w razie czego się dzielić. No to ja pociągnę z puli. Kor. Mhm. Kor. To na dwa ruchy zrobimy i pogrzebiemy w skrzynce. O, będzie pierwsze grzebanie. I co mamy? Nowy holoprojektor i precision scope. Same dobroci. Precision scope dostają. Okej. Okay. No to bardzo dobre. Okej, okay, czyli miałeś pierwsze otwarcie tej skrzynki, to jest cała ich aktywacja, nie? Tak. I tutaj rana na skrzynkę. Tak. Zraniłeś skrzynkę. No, zraniłem jej uczucie. No, to się zdarza. Ja chyba jeszcze sobie decyduję na pociągnięcie z puli w takim razie. Zobaczymy, co tam się trafi. Mamy Special Forces. No dobra, no to weźmy echo. Robimy ruch ten tutaj. Echo robi surprise z zawinkla. Razem z siomeczkiem. Echo ma kolegę. Dwójki do niej to nie ma opcji, żebym złapał, bo to był jeden ruch. I postrzelamy na zasięgu dwa do tych, bo tamtych nie widzę. Dobra, to jest tak. Echo ma dwie czerwone. Siomeczek dodaje czarną i białą. Jeden aim, critical jeden, jeden search. To aim na Pierce'a. Cztery z Pierce'em jeden. I to tym razem trzy muszę obronić, żeby przeżył motor. Ale nie robimy takich rzeczy, na szczęście. No to jest jeden motor spadnie i jedna rana. Jedna rana jeszcze. Dobra. Nie wiem, czy to był dobry pomysł z tymi motorami, żeby wysyłać teraz. No, znaczy, na początku plan był dobry. Masz jeszcze, reinforcement. Patrz, masz jeszcze jeden oddział, który możesz tam wysłać. Tylko tam wiesz, pad bez echo stoi i tam, no, żeby dwa razy nikt nie podszedł, nie? Bo... Za kartę Markanda. Mhm. Zrobimy tutaj ruch. Tak, czyli to jest kompulsor, tak? Kompulsory, ruch. Czyli do kogo barki? Będziesz strzelał? Do tej barki z dwoma imami. Okej, okay. Do tej, co ma rozkaz? Tak. Dobra, czyli widzę, że jednak mimo wszystko, że gramy waporatory, to wybijamy sobie pojazdy. No niestety. Mówisz no na to tym? Niestety może zaboleć strasznie. Mówisz na Hawinie, no na lajcie, znaczy zwykły light color, ja bym powiedział. A ty nie ma wbudowanego? Wbudowanego ma lighta, tak. A, no to light. No, na light coverze. Bereczko, trzymaj się, proszę. Dwa imy. O, tym razem lepiej. Teraz jak masz dwa imy, to nagle wypadają tutaj prawie same hity. No to wypadło wszystko. Czyli pięć. Pięć. Spoko, barka nie takie rzeczy przeżywała. I przeżyje też, to mam nadzieję. Gdyby tak poszło, wpadnę. Dobra, przeżyła dwie rany. To ja w takim razie w odpowiedzi zaktywuję zranioną barkę, bo coś czuję, że ona może polecieć mi całkiem niedługo. Zraniona barka. No zraniłeś ją. No. Zraniłeś moją barkę. Biedna barka. Ja nie wiem, co ci ta barka zrobiła. Pewnie będę musiał zacząć od kompulsora, żeby twoje AT-ST nie miało heavy coveru za to. Więc kompulsor. A nie, to ja strzelałem do tej, bo do tej... A, do tej. Się. Dobra, to czekaj. To w takim razie... Okej. Okay. No to faktycznie, to tutaj to był heavy cover. Ale to już dobra tam. Dobra to. Okej, okay. A to nie, to bierzemy no to pulę, mówię... bo to nie wiedziałem, że bierzesz do tej barki. No dobra, to ja tak. Myślałem, że tamta ma rozkaz. Tak, właśnie ta ma rozkaz. Zdarzy się druga, myślałem, że ma rozkaz, bo mówiłeś, że... A, nie, przydzielałem właśnie do tej. Bo tylko do tej mam zasięg. Dobra, to tak, u mnie pula, mógłbym to być kod i myślę, że spróbować improwizowane, mam dużo kodów. Ale mam też dużo barek. Spróbuję pociągnąć improwizowane. Zobaczymy, czy to się uda, czy się nie uda. No i się udało tym razem. To
wezmę barkę zamiast Cody'ego. Improwizowany sobie też zaznaczę, że na ten moment mam zużyte. Czyli jest tak, mamy kompulsor, tak żeby się stykać tutaj. Aim i strzał. Właśnie się zastanawiam, czy aim, czy może dodge, bo tutaj i tak potrzebuję tylko dwóch hitów na impact w tego twojego dowódcę. Strzelimy i zrobimy dodge'a. Okay. Wszystkim do dowódcy, żeby mieć pewność, że ten impact się przebija. Czyli mamy tak zwaną podwójną tęczę, strzelam jak twoje motory, ale mam nadzieję, że nieco lepiej. Na razie się nie popisują ogólnie. No to będą dwa z impactu. Dwa z impactu. Tak. No i on tam ma search to blank, więc dwa... Oj, wyjął oba. Ojejku. Zrobimy aima. I wygarniemy do tej barki. Pokażemy, że tutaj trzy tęcze są, a nie dwie. Ty strzelasz z dwóch tęcz, potem ja strzelam z dwóch tęcz, potem ty strzelasz z trzech tęcz. Jakaś licytacja na tęcze. Trzy, trzy, trzy. Czasem się w życiu strzela z tęcz. Ojejku. Ojejku, nieźle. Trochę dużo. Czyli matematycznie przeżywa. Niestety na złych kościach, ale... Okay. Patrzcie, no zła kościa jednak. Czyli jedno za cover, jedno za dodge'a i zostaje dalej pięć. No to zobaczymy, czy tym razem też się uda zawyżyć statystykę, czy nie. W sensie, czy obrona będzie w górę, czy w dół. No i teraz się nawet bardziej w dół. Tak. Nie surżujesz, nie? Nie. No. Więc barka mi poleciała. Weźmiemy sobie klony face jedynki. Face jedynki podejdą, tak żeby mieć trójkę do twoich tych motorków. Mhm. No i strzelamy. Do motorków? Tak, bo do nich tylko lekki cover. No, cztery czarne, sześć białych. Zobaczymy, czy się rozkręci Z6. No, pierwsze strzelanie z D6-a dzisiaj. No to krytyk. Mamy ten. Tak, mógłbym wydawać sercze. Już raczej do mnie nie postrzelasz, więc w sumie wydam ich sercza i wydam sercza face dwójek, więc robimy z tego trzy po coverze. Trzy. Trzy to jeszcze jedna obronie może. Może. Nie, no nie. Po co? Dobra. Jedna obronie. No to mi została tylko pula. Co zrobić? Poddać się. Mowy nie ma, jesteśmy imperialni. I co tam ci wyszło? No kory wyszły, ale... Które kory? Dlaczego kory? Po co kory? Możesz zrobić ruch i dodge. I to chyba zrobimy. Albo ruch i standby. Nie, standby na dwójce to mi to dużo nie da. Albo standby i standby. Da się tak? No nie. No właśnie. Chyba, że zagrasz kartę Krynika. No i te stare zasady, jak mogły ginąć tylko te modele, których było widać. No. Zupełnie inna gra. Nie zrobił tego dobrze. Ciągniemy pulę, a z puli dowódca. Nie wykorzystam często obserwacji nałożenia, ale zależy mi na tym, żeby Cody w tej rundzie był jeszcze jako tako bezpieczny, więc on sobie zjumpuje po prostu tutaj. No i strzela do motorów. Dwie czerwone... Szafutera ma? Nie. Dwie czerwone, czarna, biała, masz lekki cover. A ja mam sercza wkryty, więc rzucam trzy kryty i zabijam motorek. Albo nie. Czyli to jest kryt, to jest za cover i dwie do obrony. Dwie do obrony. Tak. I zabijam motorek. No jeden i zabiłeś motorek. Nie, kory. Kory. Czemu mi to robicie z tą truperze? Czy co, został ci dowódca na koniec? Dowódca i dwóch tych. Czemu i mi to robicie? No tak. Czemu mi to robicie z tą truperze? No czemu? Oni po prostu bardzo chcieli, wiesz, pośpieszyć się i wyjść do akcji. To zrobimy dodża też. Dobra, czyli oni podchodzą tutaj. Impreza za działką tak zwana. Dobra, to ja tak, biorę sobie moją barkę i zaczniemy od kompulsora i tutaj sejmem do tego motora. Dobrze. Dwie czerwone, dwie czarne, dwie białe, masz lekki cover, ja mam aima. Okej, coś takiego na start, zestawik i aim. No niestety nie, no to trzy. No to może być ciężko, zobaczymy. Technicznie wystarczy. No i wystarczyło. Nie, nie wystarczyło. Ale musisz dołożyć mu run. No oczywiście, skałcie na końcu. Miałem nadzieję, że będą na początku. No cóż, trzeba było dać im rozkaz. Mamy tego. Ciekawe jak? Klona dowódcę. Mamy Armonda. Tak, Arnold. Armond. Się przemieszcza. Armond sobie się posunie dalej. O, no to się posunął, chłop. I jeszcze trochę się posunie dalej. Tak. Nie chcesz spoterować? Potężna imperialna lornetka. No dobra, no to bark.
Markuś, jest prosty, słuchaj, jest sprawa. Widzisz, to, motor. Widzisz tego motora? Tak, no widzisz tego motora. Tego, panie, tego. I teraz czy ja zostawiłem mu tu miejsce? Chyba jestem, nie? Tylko tutaj mi model ZX-a przeszkadza. Tutaj. Aha. Dobra, to jest kompulsor. To z tych. I zobaczmy teraz. Sprawdźmy zasięgi. Zasięgi są, o, tylko pytanie, jest. Czy jest ten farku? Piwot! Potężny. I wszystko. Amerykański piwot. Tak, no i wszystko w tego speedera, bo muszę mieć pewność, czy zejdzie. No czy pewności taki, nigdy nie mam, ale. Czyli to był taki jakby drift. Tak, wow. Marka tak wum, wjechała i teraz rozstrzela twojego tego. Z podwójnej. Ale wiesz, czemu moje lepiej strzelają? Hmm? Bo ja mam wyrzutnię rakiet, a ty nie masz. Ty masz takie blasterki, dlatego twoje gorzej strzelały do pana. No widzisz, mam granatnik na Markandzie. Z niego akurat strzelałeś dobrze. No dobrze strzelał, no. Okej, okay, 4, czyli 3 po kawerze. No to teraz możesz sobie już dwie wybronić, ale jedną przyjm. No dzięki, no. Nie no dzięki. Dobry rzut zużyty. Dobra, skauty. Się poruszyli pod skrzynię, pod ewaporatorkę. Mhm. No to patrzcie, uda mi się zwrócić. Ty masz naprawę, czy ty masz z tego? Chyba ja mam psuć, tak? Blue player gains wine victory token over. Tu. Red. Czyli ja. Fewer. To ty naprawiasz. Naprawiłeś fapsa. Nie chciałeś go zepsuć. Znaczy mogłeś go zepsuć. Ja z puli biorę, mam już tylko kory. Tak jak ty masz speciale, tak ja mam kory. No. Weźmiemy sobie face dwójki redy. CD Projekt Red. Zrobimy dwa ruchy. Tak, żeby być pod skrzynką i być pod waporatorem. I otworzymy oczywiście skrzynkę. Mamy Marksmana, jak mówiłem. O, i naprawiarkę. Naprawiarkę wezmę, bo może się przyda do jakichś barków. Czyli dostaję ci skauci, którzy ci zostali. Skauci zostali. Jeszcze skauci nie zginęli, póki skauci żyją. I żyją tutaj. Podejście. Dobra. Naprawiamy i otwieramy skrzyneczkę. Dobra, trzymaj. Holoprojektor. Znowu masz fajniejsze. Też chcę takie. Mnie się należy, daj mi. Narzekałeś, że tego, że się wylosowali pójść, no to możesz im dać rozkaz teraz. Skołpy. Ale skołpy fajniejsze. No, też bym chciał skołpy. No, na razie to bardziej korzystasz z tych skrzynek niż ja w sumie. Lepiej rozstawione masz. Dobrze. Popatrzmy, na skrzynkę stawiamy Wunda. Mhm. I zostają moje kory. To są chłopaki tutaj żółci. Bojlowcy tak zwani. Widzę tego jednego, więc strzelać mogę. Teraz jakbym, trzy zbieramy. Teraz jakbym wystawił tutaj, to będę widzieć dwóch nawet, bo to z niebieskiego oddziału. Z dwóch może by, mogłoby zginąć. Sześć czarnych kostek. Serdża niestety nie pożyczymy. A patrz, mogłem zrobić dole, wtedy nie bym. Ale to... Ale zrobiłeś ruch i wiesz, i naprawianie. No tak, ale to... Czy mogłeś wziąć Dodge Emergency Transporter? No mogłem wziąć. Potężny rzut klonów. 4, czyli jedno się przebija nawet, musisz bronić. Tak. Jakbym miał tego Serdża, to by się akurat dwa przebiły. To byłby bardzo dobry rezultat. No i się obronimy. No i mamy koniec tej rundy. No to supresa nie dokładam, tak. Bo oni mają komunikator. Pościągamy żetony i wracamy w drugiej rundzie. Zaczynamy drugą rundę z rozkazami. U mnie będzie agresywne negocjacje. U będą. U mnie będzie drag them out. Dobra, co robi drag them out? Bo to wszystkie już... wehikuły dostają demoralize 1. I pierwszy raz, kiedy kogoś rozjadę, to rzucam białą kostką za tyle modeli, ile jest w oddziale. Mhm. I za każdy blank, za każdy surge albo tarczę dostaję się do rany. Dobra. A u mnie jest tak. Rozkaz idzie dla Padme. Padme dostaje Dodge'a z tej karty. I idzie rozkaz dla Echo i Echo dostanie aima z tej karty. I to nie wszystko, bo jeszcze mam directy. No. U mnie dostanie rozkaz tutaj. A, tak, bo ty ogólnie dasz pierwszy rozkaz. Ten motorek, a on sobie zdirektuje na siebie. Mhm. I u mnie jest tak, że jeden direct na face jedynki i direct na tą barkę, co jest dalej, bo jest bliżej po prostu. Improwizowane wróciły i to była twoja jedynka, tak? Tak, to była moja jedynka, więc zaczynam.
Ale zaczniemy od tych motorków. Dobra. Zrobił z pierwszej akcji aima. Strzelał do Padme. Dobra. Dopóki mogą. O, kryty. Ale jest już co dodżować. I mamy aima. Czyli trzy po coverze. Tak. Znaczy po dodżu. Po dodżu. Cover jeszcze ona nie ma. Jest zbyt odważna, żeby posiadać cover. Cyk, broni wszystko. Oj nie, pół Padme. Padme. Zaszalałaś, kobieto. No i teraz kompulsory musimy jakoś nakręcić. Kręcenie kompulsory. Nie mogę rozjeżdżać tym dodatkowym gościem, nie? Nie, możesz tylko tym. Nie. Zabrakło. Zabrakło troszkę. Myślę, że to jest dobry moment na Padme. Każdy moment jest dobry moment na Padme. Tak. Padme robi quick thinking i zaatakuje ten motor, który się jeszcze nie aktywował. Czyli mamy tak, trzy czarne kostki bez coveru i pierce 1, 1 aim. Aim przerzucam. Trzy z piercem 1. No to ja myślę, że po motorze. Musiałbyś wyjąć wszystko, ale tego nie zrobisz, bo jesteś dobrym kolegą. Czy ja rzuciłem za supresa? Nie. A to jeszcze muszę rzucić. Zobaczymy, jak bardzo odważna jest. Tym razem jest trochę mniej odważna, bo jej się oberwało za pół życia. No, zakład, że teraz pierwsi będą skauci. Dobra. Nie. A, co Kory? Wygrałem? Poddajesz się. Kory? Kory, co zrobił Kory? To chyba będą te Kory. Mhm. Tak, to będą te Kory. Widzimy no. Kawałek twojej podstawki. Tylko nie wszyscy tam widzą. No nie wszyscy widzą, ale Heavik widzi. Mhm. I to się liczy. To się liczy. Będziesz balił z Heavika i chyba tam z trzech ludków, jeśli będziesz chciał balić tutaj. Heavika, dowódca i długości. No. Wiesz, nie powinieneś tak robić. O, marksman. Uj, profile. I kamuflaż. Dobra. Weźmiemy. Same dobre. Kamuflaż weźmiemy. Z pierwszej akcji to naprawimy. Dobra. Czyli nakładasz tempo gry, widzę. Z drugiej akcji wyjąłem precision scope'y. Znaczy je przy tym strzale dopiero decydujesz, czy zużywasz. A, dobra. Więc porzucie kostkami będziesz. To wezmę za specjalistę. Specjalistę. Dobra. I strzelimy z czterech. Jasne. Nie. I strzelasz przez tą skałkę, więc będę mieć łącznie heavy cover. Tak, heavy cover. Dobra, to nie tak źle. Cztery. Siedem kostek. Siedem kostek, tak. Siedem białych, siedmiu wspaniałych, siedmiu białych. Krytyka dwa. Już masz krytykala. I teraz masz pierwszy aim. Pierwszy aim z trzech kości. I teraz możesz się zdecydować na skołpy. I skołpy. No i jeszcze trzy kości. To łącznie będą dwa po coverze. Tak. To rzućmy, zobaczymy jak tam bareczka. Bareczko, przeżyj. Dobra, no, przeżyła, na pewno przeżyje. Okej, okay. Weźmiemy barkę. Tak, strzelaj do stormtrooperów. Co warto jest rozważyć. Strzelam. Tak, chciałbym bez kawera cię złapać. Czyli scout, czyli ten tutaj to jest taki zwiat. Tak, to jest mój scout z kolei. Tak, to on tutaj pokazuje. Panowie, strzelamy tutaj. To jest tak, teraz żeby nie wyjechać na jedynkę do nich, jeśli to możliwe. Masz taką jedynkę. Tak, o złamanym tym. To nie jesteś w jedynce. Super. I teraz mam cię na pewno bez coveru. Mhm. Więc z fire supportem ze wszystkiego. Dla tych stron. Tak, już biednych. Trudno, już tego AT-ST ci nie i tak nie ściągnę. Biednych. Więc. To jest tak. Dwie możesz czerwone, kusić. Dwie czarne, dwie białe. Nie, no nie. Cztery czarne za oddział, sześć białych. I zużyjesz na trafienia. Tak, i search fity, ale nie ma name'ów, więc po prostu co wypadnie, to wejdzie i zginie ci cały oddział. Jest tylko sześciu. Aż. Cyk. Dobra. I mamy tak. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem blanków i dwa, cztery, sześć, osiem, dziewięć hitów. Czyli tyle, co mam czerwonych kostek obrony. Dziewięć, czyli czterech do pięciu ci zabiją, czyli zostanie ci lider, okej? Okay? Możemy się tak umówić? Myślę, że to uczciwa wymiana. Znaczy może też zginąć, no jakby byłoby spoko. 1, 2, 3, 4. To lider z Heavikiem. To lider okay. Z Heavikiem został. Czyli miałeś tą lekką niż gorszą obronę, ale no to statystycznie to mogę od razu ściągnąć, bo już nie ma specjalisty. Ciągniemy dalej z puli. Niemożliwe, dowódca. O nie! Chcesz zrobić Inspire? Nie. Czemu nie chcesz ich zainspirować?
No trzeba pamiętać, że mamy takie keywordy w grze, wiesz, one się mogą przydawać. Nie? Dobra, wydamy do spotera tutaj i tutaj. Mhm, czyli tu i do tego brzydkiego pana. Brzydki pan Wejtyjski. No, słusznie. Pociągnę pulę. Uwaga, uwaga, z puli mamy. Co wyczarujemy, jak myślisz? Dowódcę. Nie, kor. Bierzemy bojlowców. Trochę jak te bajki. I z aimem w tych niebieskich scoutów. 3-4. To jest tak, 5 czarnych jest za oddział i tak zwana pojedyncza tęcza. Czyli mamy wszystkie tęcze w grze. Mhm. Podrójna, pojedyncza i potem z aimem. Uff, na razie mamy tylko 2. No i czy aim dorzuci kryta? To był blank. Do jednego kryta jeszcze dorzuciłem, czyli znowu będziesz 2 rzucał. Znowu 2. Ja liczę na to, że teraz już 2 ściemę. Okay? Tyle motorków już ściągnąłeś. No i jeszcze scoutów bym ściągnął. No to no, chociaż jednego. Jeden. No i masz scoutów. Których? Scoutych. No, no, no. Masz jeszcze te transportery do wykorzystania. Dobra, to rzuć tych, za supresa. Strzeliłeś? Czy o, transportera ma. Używasz? Nie. Nie? Nie, nie wezmę dodża. Nie weźmiesz Dodge'a, okej, okay, nie musisz. Wezmę Dodge'a. No dobra, czyli jest Dodge. Wezmę Dodge'a z transpondera, rzucę za supresa. Zdejmij, proszę. Nie, nie zdjęli. Tchórzliwi. Cowards. Znaczy no. Pogrzebiemy w skrzynce. Okej. Okay. Tylko nie bakty, okej? Okay? Możesz wziąć drugą naprawiankę. O, bakta. Never say no to bakta. Możesz też wziąć low profile. O, bakta. No, bo wszystko ci się z tych skrzynek układa. Dobrze, że rzuty masz słabe chociaż. Dobra. To ja tą baktę wykorzystam. No i wrócił. Skubany. No i to tutaj włożę. I teraz podejdziemy tak na jeden, na jeden, dwa. Tak, 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 tak malutko. Bo się tak ustawiłeś pięknie. Musiałem, żeby widzieć 2. Mamy Dodge'a, mamy zaraz aima sobie weźmiemy, ale to zobaczmy najpierw co się wypadnie. No, na przystopce rzucisz 8, nie? Ale nie rób tak. Nie mogłoby być. Kopera raczej im supresa dołożę. No i skałci balu. Chłopanie. 4 z tego, co widzę na razie. Tak. Czyli w sumie 50% trafi, tak jakby, to no, jakby być powinno. Przerzucimy sobie z precyzją skałpów 2. Nie. No to nic. To 4. No to rzucamy. Zobaczymy, ile klonów polegnie, ile klonów przeżyje. Cyk. 2 poległy, 2 przeżyły. Matematyka mówi sama. Pewnie zabierzesz tego bliskiego. No, słuchaj. Bliskie spotkania bliskiego stopnia ze skautami nie są czymś pożądanym, więc... I mamy low profile i supresa. To jest doskonała, to... doskonała po prostu obronna pozycja. To ja której... pulę wezmę. Cyk. Commander. Commander Cody. Cody czy drugi Cody? No właśnie, wybór jest między Cody'm a Cody'm. Ten Cody zrobi ruch. I bolstera. Nie, i aima. Tak zwane rozdawnictwo klonowe. No nie. Klonujemy rozdawnictwo. Klonujemy rozdawnictwo. To nie żyje już, bo to jest niestety tak. Mój biedny motorek, który został rozstrzelany przez Padmę. Kory. Była zemsta za kolegę. Kory, lubimy kory. Nie, no tak średnio właśnie. Jak do ciebie wygarniemy. Tylko się tak schowamy, żeby co. Tutaj nie było tak się schowane. Chowaj, tylko żeby było widać. W sensie, żeby ja, widzieli. Ja wiem, walniemy do tej barki, więc widzimy kawałek chociaż. Czyli jeszcze przed strzałem pewnie, bo tutaj zawsze... Już tak wyciągnąłeś wszystko, co najlepsze, ale to i tak zawsze warto jeszcze pogrzebać. Weź sobie Marksmana i Scala może, co? I co mamy? Field Scanner i Holoprojektor. Same dobre, ty. A ja wyciągnąłem naprawiarkę. Która paradoksalnie teraz może się przydać. No to bierzemy Field Scannera. Dobra, bierzesz Field Scannera. Dajemy Wunda na skrzynkę. I w barkę, tak? Bierzemy, jeszcze pewnie ze specjalistą. Bierzemy do specjalisty. Dobra. Aima. No i biedna barka. I w barkę strzelamy z 9 białych tym razem. 2 aimy. Na razie jest kryt. Są 3 kryty.
Jak tak dalej pójdzie, to będzie ładnie. Nieźle. Bo oni też mieli Precision Scope'a, tak? Bo ten drugi... Nie, dostali aim'a od dowódcy. To z czego jest drugi aim? Od dowódcy. Drugi aim jest ze specjalisty. Tak, dobra, to się zgadza. 4 kryty do obrony. Dobra, no to ja za 4 rzucam. Myślę, że tutaj 4 wybronię, bo ta barka jest niesamowita w obronie. Nie, wybroniła 2, czyli standardowo. Czyli standardowo. Ja ciągnę pulę. Dowódca. Pociągnę improwizowane, bo na dowódcę jeszcze przyjdzie czas. Kory. No to tak, te kory naprawią jedno z barki. Sprawdzimy, co jest w skrzynce, ale drugiej naprawy nie będę mógł zrobić, bo zrobili już akcję naprawy w tej rundzie. Uwaga, uwaga, mamy... O, Bakta i Holoprojektor. Bakty jeszcze nie robiły. No to może Baktę, żebyś ty już nie brał, bo już tak ci wystarczy tych Bakt. No, Bakta mi wystarczy niestety. No i tak, przy okazji będziemy w razie czego dodawać tego... Serge'a do obrony dla tych klonów. Teraz przywrócimy, baktowanie. Tak, przywrócimy klona. Never say no to Bakta. Klon przywrócony. Wszyscy zadowoleni. Co prawda zginął tutaj, no ale ale tu, nie no, to jeden też zginął. Reanimacja. No i tak, mówię też do tych, ale walę w te skauty, bo jakby muszę napierać na ten ewaporator zaraz, więc no, nie wydodżujesz i tak dalej. Wydodżuję. Mam sytuacyjną. No to jest tylko jeden doczny, co to jest dalej. Tak źle. No to są całe 3. Czyli 3 robić ściągne. Tego 4, a to byłby storzem, więc tak naprawdę no, 3 schodzą za low profile z coverem. Czyli... Mogliby nie zmieniać jednak tego keywordu. Czyli ja wezmę Markanda. Dobra. Mamy ATST. No dobra, podejdziemy leciutko. Podejście. Mamy jednego dowódcy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Opa. No dobra, wyszło. Jeszcze mam aima. Tak. Patrzę tylko na cover. Cover na pewno. Patrząc z perspektywy właśnie stóp, pewnie to będzie zasłaniało, więc minus 2. I co, 5 znowu? Jaś. Chłop za każdym razem mi każe 5 rzucać. No. Nie lubię go. Major. Co za major? 3. No to zepsute, ale przeżyło. Co się zepsuje? Ogólne. To ja biorę pulę. Improwizowane używałem w tej rundzie, nie? Tak. Tak, bo był Cody. No to zobaczmy, co tam z puli się polosuje. Mamy barkę. No to barka rzuca, czy ma 2 akcje, czy jedną? Jedną. Czyli bez aima. Ale mam jeszcze kompulsora, który muszę zrobić. Dobra, kompulsor. Z low profilem to będziesz miał usunięcie 3 kostek. No. Ale jeśli bym ci sobie heavyka się pozbył, to już będzie bardzo dużo. Strzelmy ze wszystkiego do tych szturmowców. No to ja oczywiście. 2 czerwone, 2 czarne, 2 białe. Heavy cover plus, tak? Heavy cover plus. I to jest do końca rundy, masz tego low profila. Tak. No. Nawet nie potrzebowałeś heavy cover plus, bo wystarczył zwykły. No i liczyłem tutaj, że będzie jeden save do rzucania, ale... Jak to barki mówią? No. Skauci? No to teraz ci. Skauci nic nie mają do roboty. Mają transporter, jeśli chcesz odpalić. Ale najpierw zobaczymy sobie zasięgi. No to nie jest takie ciężko dojść, bo tutaj już jesteśmy dosyć blisko. Weźmiemy sobie aima. Weźmiemy sobie aima, bo tutaj nic już do nas nie strzeli. I wrum. Dobrze. Teraz się jakoś ustawić. Na lekkim coverze. Na lekkim coverze. No to zawsze jedna mniej do obrony. Ale jest aim. Ale jest aim. To się zgadza. Znowu 4. Ale jeszcze jest aim. No to dalej, znowu, to 3. 3. To tak, jednego weźmiemy na boila i 2 będą bronić. Dobrze. Rzućmy za boila. No, no, jakby to powiedzieć, jak zginął, to zginął. No, no Bakta się przydała. No. No i 2 tego z oddziału. Wydają Serge'a, przeżyli. Ja jeszcze mogę z Kodim poczekać, więc weźmiemy sobie echo. Echo zrobi ruch tak, żeby widzieć twoje bajki.
bez coveru, czyli stykać się z tym. Aim za ruch, czyli na dwóch aimach strzelam do tych bez coveru. Mhm. Dwie czerwone, czarna, biała. Masz dwie rany, nie? Czyli jeśli rzucę wszystko, to jest szansa coś tam to. No. Ok, pierwszy aim będzie na przerzut. I drugi aim będzie na piersa, czyli 3 z piersem 1. Tutaj wolę mieć jak najwięcej zadanych ran. No i się przyda pierce, czyli... 3. Tak, czyli zostaje motor na jednym HP. Tak. No to myślę, że to już jest potencjał, żeby Padme przeżyła. Chłopaki tutaj muszą wejść do akcji. Chłopaki tutaj sobie wejdą na górę. Mhm. I strzelamy do tego motorka jednego. Tego, co już ma 4 wundy, tak? Tak. Dobra. Kończenie aktywacji, słusznie. Ale nie musisz jego skończyć jak coś. Tak się tylko, wiesz, potocznie mówi. Aha, kończenie aktywacji. Śmieszne, zabawne. No kończymy fazę aktywacji. Ile? To jeszcze będzie koni. Okej. Okay. To dobrze, że tego jema wziąłem. Na razie to chyba oba za cover zajdą, bo to tak. Pewnie przysłania. Jest kryt. No to kryty. 50%. Fajnie Warka. Heroiczna obrona, czy heroiczna porażka i do domu? Do domu. Do jak domu. Zwykle w takich sytuacjach idą do domu. Okej, okay, to zostaje mój Cody, Cody, tak? Cody i koniec rundy będzie. Tak. Panie Cody, co my tutaj podziałamy? By tych scoutów złapać bez coveru? No. Trudne to nie będzie. Tak, tutaj trzech będę miał na czysto. Mhm. Nakładam im dwie obserwacje i będzie do nich strzelał z drugiej akcji. Dobrze. To mamy tak, dwie czerwone, czarna, biała, search wkryty, aim dwie obserwacje. Ok, to jest search wkryta. Pierwsza obserwacja. Druga obserwacja. Aim na piersa, czyli 3 z piersem 1. 3 z piersem 1. Tak. Zabić się nie udało, ale może uda się trzech. Trzech tak. Zginęło. Coś tam się udało obić. Jak to skałci. Albo bronią, albo winą. No i mamy koniec drugiej rundy, nie? Tak. Czyli druga runda się kończy. Wybierzemy rozkazy, zdejmiemy żetony, zaczniemy trzecią. Trzecia runda z rozkazami. U mnie będzie synchronizowana ofensywa. U mnie Gunner Infantry. Dobra, czyli znowu trzeba rzucić, to ktoś mieć inicjatywę. Teraz ty rzucasz. Tak, znowu ja rzucam. Znowu. Czyli ja na tarczach, a ty na symbolach innych. Czyli ja. Mhm. No to ważny rzut. U mnie jest tak. Rozkaz dostaje ten Bark Speeder. On robi koordynację dla tych klonów. No i mamy jeszcze directy. Direct od kogo się zmarnuje, bo to nie ma komu. Ale mamy jeszcze direct na Kory i damy directa sobie na face dwójeczki tutaj. Tak u mnie tylko Markan dostaje rozkaz. I jaki masz efekt z tego Markana? Efekt karty efekt podczas markana. Aktywacji mogę zredukować swój ruch do jedynki. Wtedy dostanę taktykala. Okej. Okay. I wszystkie moje bronie w tej turze mają supresiwa. No to tutaj dla ciebie ładnie, dla mnie niezbyt. Niesympatycznie. Dobra, zaczynamy od tej bareczki. Bo nie chcę, żeby ona mi tu zginęła. I teraz mam cię na lekkim coverze za to, że masz supresa, nie? Mhm. Myślę, że tutaj robienie fire supportu to byłby trochę overkill. I jej Barka powinna być w stanie poradzić sobie sama z nimi. Więc Barka zrobi aima i strzeli w nich, a potem zrobię kompulsory, żeby ci tego trochę gościa przyblokować. Bo nie można rozjeżdżać pojazdów. Mhm. Dwie czerwone, dwie czarne, dwie białe. No, ładnie. Plus aim. To 4 po coverze. No i teraz czy zawyżą, 50-50. Czy umrą. Powinni umrzeć. Liczę na to. No nawet zaniżej. Umarli. Z kolei ja mam tutaj punkt napadu zabezpieczony. Mhm. No to będą te kory. Dobra. Widzicie, tutaj w ogóle widzimy? Myślę, że tak. Widzimy cię. Dobra, to zrobimy aima i wykończymy to dziadostwo. Wykończymy wszystkie barki. O panie! Ile? Ile tych krytów? No chyba 4. A ja też tak mogę potem rzucić? Nie. Też bym tak chciał. Ty nie rzucasz białymi. Rzucam, mam ze 3. Nie, no 5 kryt. No dobra, i tak tylko jedno by za cover mogło zejść. Także no. Schodzi jedno, ale...
Pięć krytów. Z ręki. To ja rzucam pięć tarczek z ręki. No, zobaczymy zaraz. Żeby było uczciwie. O nie, i barka nie. Spadła. To ja teraz będę chyba zabierał te klony stąd. No, mnie też tu, mi się tak wydaje. Mnie tu będziesz strzelał. Zrobimy ruch tutaj pod waporator i strzelimy do tego jednego żeby spróbować go wykończyć. 4 na 6. Mhm. Wezmę to, co kryty rzucają. Nie. Bez kaweru, na czyściocha tak zwanego. No faktycznie rzucają. No to trzymasz do obrony. Piłowane czyli, jakieś. Czyli ginią. Piłowane. Nie, to taka ręka powurcowa. Jeszcze mi zostało. Skinę. Dobrze, że... No prawie, no. Bronisz takie rzeczy w momencie, gdy trzeba jeden. Jest jakaś tam przewaga w tej rundzie zrobiona. No dobrze, idziemy dalej. Przewaga tempa. O nie, to ten... Markant. Tutenhamon. Markant. Markham. Markwand. Krasą. Czyli jest Francuzem jakimś. No pewnie jest jakimś Francuzem. Ale nie wiem o tego zazwę. Speed 1. No tutaj podszedł. Tak. I do dwóch dowódców będziemy tłuc. Okej. Okay. Czyli rozdzielasz ogień, tak? Tak. Do Kodiego z głównej broni, a do tego z normalnej. Pytanie, czy przysłoni ta skałka, czy nie? Bo jeśli tak, to sobie... To ich przysłoni na pewno. Tego no, też czy to. Zobacz tutaj laserkiem. Ale ta, bo tutaj patrzymy z tego, więc no. na pewno heavy masz. No to mam heavy cover w obydwu przypadkach. W obydwu przypadkach, ale mam supersiwa. Dobra, kto pierwszy? Najpierw tego normalnego gościa. Dobra, mój normalny dowódca. No to jest supersiw. Nie chcesz tam aimas używać? Dwa supersiwy bym poprosił na niego. Dobra. No i teraz w tego Kodiego, który jest Kodim. No i teraz poprawnego Kodiego. Kod jest poprawny politycznie. Mamy aima za taktykala. Ojeju. 4. A mogło 4. Być 2. Już mogło być tak pięknie. I te dwa. Cyk. Wydam Sergio od Face 2, jak to wyjmie wszystko. To ja pulę biorę. I uwaga, mamy Padmę. Padmę. No to myślę, że trzeba wziąć Padmę. No to tego jednego strzelisz pewnie. Tak, Padmę szybko pomyśli i strzeli. Tak dla pewności, bo czasem Padmę potrafi sobie przyblankować. No nie tym razem. Dzisiaj Padmę jest dzika. Rzuca po prostu hity i ten. No i wiem ci 3 aktywacje, zanim się aktywowały. Ogromna przewaga w tej rundzie. No co to są skauci? Teraz ty masz szansę zabić moją aktywację, zanim się aktywuje. Dobra, się rzucić za supresa. A za supresa to nic nie zmienia, ale... Czy wiesz, mógłbyś stracić, nie wiem, supresa. To jest heavy cover, czyli zrobimy aima. I strzelimy. Na czysto. Na czysto ja już spaliłem Serge. O, ładnie. No pięć. Teraz 5. 7. 7. Wojno. Dobra, na szczęście... Klonowy armor też potrafi sporo wyjąć. No, zaraz zobaczymy, jak tam klonowy armor. Zginęli. Zginęli, niestety. Biorę pulę. Nie ma ich, tych nie ma. Kory, no to te, co nie żyją. Dalej pula. Dowódca. Okej, okay, to sprawdźmy Kodiego w takim razie. Gdzie będzie doskonał? Sprawdźmy Kodiego, no. Rzucimy za 2 supresy. Kodi. Twardy jesteś, czy nie? Twardy. Jak skała. Czyli ma 2 akcje. Mhm. Niedobrze, no. Nieładnie się bawisz. Bardzo ładnie się bawię. Cody zrobi tak. Zrobi ruch. Tak, żeby widzieć wszystkich twoich skautów, jeśli będzie to możliwe. Chyba tego nie będziesz widział. Teraz zobaczymy. No nie. Ale 3 będę widzieć. Mhm. Więc ale tutaj. Nie może zginąć. Myślę, że fire support możemy odpalić. I przed tym wszystkim oczywiście nakładam im 2 obserwacje. Więc 2 obserwacje i atak z fire supportem. Mhm. No to mamy tak. Wieczór czarne, czarna, biała, 4 czarne i 6 białych. Przerzut 2 kostek łącznie. Jeszcze dodaj kilka obrony do tego. No. Czekaj, tu nie ta kostka. O. I search wkryty. Impact 1. No to... Budynek strzelej się zawali na nich.
Jakiś... Dobra, mamy na razie coś. To był hit, coś takiego. No i tak, pierwsza obserwacja na czarnej kostce i druga obserwacja na czarnej kostce. Okej. Okay. Minus 3 za heavy cover plus low profile. 5. Tak. 5, ale może zginąć 3. 3 może zginąć. Ten jeden się schował. Możemy ci odjąć na mną, tak coś czuję. No i dobrze bym czuł. Prędzej czy później załatwa. To nie żyje. Mhm. Kory. Kory, dobra. Kory pogrzebią w skrzynce. Co tu mamy? Targeting, rangefinder albo grappling harpoon. No, w końcu trafiłeś to, o co prosiłem. No i marksman czy... Grapnera weźmiemy. Dobra. I to było drugie otwarcie tej skrzynki. Tak. Czyli zabieramy skrzynkę. No i dwie akcje na twoich stormach. No idziemy tak w miarę równo, ci powiem, z tymi zabójstwami. No to będzie. Chodź się tutaj spójrz. Że na zasięgu 3? Tak, bo do tego masz bliżej. A, no tak, do tego mam bliżej, rzeczywiście. Super. Super. To zrobimy akcję aima. Mhm. No i tam widzisz. I strzelimy go. Dobra, na heavy. Tak, ale mamy critical gun. Strzelamy z shotgunów. To są dwa, chwilowo dwa kryty. Mhm. No i aim. Critical 1 jest jeszcze. Możesz rzucić dwa hity, pozwalam. Ale hity. Nie. To nie. No to nie chcę. Nie chcesz, to nie. Ja nie zmuszam. Rzucamy za dwa trafienia krytyczne. Jeden ginie, bo już nie mają serca. To u mnie jest pula, czyli albo klon dowódca, albo ten, albo echo. I mamy klona dowódcę. Rzucimy za dwa supresy. Nie zdjął. Jedna akcja. No i tak. Chciałem dobijać Shora, ale... Scouta. Znaczy tak, Scouta. Ale to bym miał trzy kostki i ty masz... I tak lekki cover, czyli dwie byś usuwał, to nie ma sensu. Podejdziemy sobie pod waporator po prostu. Mhm. Dowódcę mam. Dobra, teraz twój dowódca. No to tutaj to nie żyje, to nie żyje. Tak, tutaj jak trochę więcej tych żetonów. Dowódca został. Dowódca sobie podejdzie. I se zabierze. Dobra. No i mi zostaje echo. A, to w ogóle nie żyje. No i zapomniesz to, że mógłbym echo próbować ci dowódcę ostrzeliwać, ale myślę, że to już trzeba zadbać o punkty po prostu. I tak mam z Team Leadera jeszcze. Więc zrobimy ruch i zrobimy drugi ruch pod waporator, tak żeby się po prostu stykać. Dostanę dwa imy za dwa ruchy, ale to już nie ma znaczenia. No i co, koniec trzeciej rundy. Także robi się ciekawie. Zdejmujemy żetony i wracamy w rundzie numer 4. Czwarta runda z rozkazami. U mnie będzie dwójka Kodiego. U mnie będzie Unit Reinforcements. Dobra, czyli rzucasz za inicjatywę teraz ty. O! Ja. Twoja. No to co tam robi twoja karta? W tej turze jednostki, które dostały order z tej karty, mają disengage'a. Okej. Okay. Czyli w sumie się nie przyda. Czyli to jest taki push. Tak. Tutaj pójdzie pierwszy order, tutaj pójdzie drugi order i Markant sobie wyda order. Dobra. Dla mnie, u mnie jest tak. Cody da tym face dwójkom, więc te face dwójki będą go chronić. Cody dostaje aima za to, że dostał rozkaz. Ci mają serczosy reliable. I jeszcze mam direct dla tych face jedynek tutaj, więc w puli mamy dowódcę, Padme i echo. Improwizowane wróciły. No i zaczynasz. I zaczynamy. Zaczynamy zabawę. Puli. Scout. No niestety, ucieknie mi. Ucieknie ci. No to rzucaj za supresa. Zdjął nawet. O, taki odważny się zrobił. Niedobrze. Za odważność, chłopie. Za odważność. Głupiś. Tutaj sobie podejdzie i zrobi recover. Mhm. O, mam precision scope. Tak, mogą się przydać jeszcze, kto wie, może gdzieś tam później coś strzela. Dobra, to... Zawsze to dwie do przerzutu. U mnie Cody. To już jest ten moment, że Cody musi zacząć grać odważnie i agresywnie. Robimy ruch do przodu. I teraz są dwie opcje. Są dwie szkoły grania. Albo strzelać fire supportem do szturmowców. Tak.
albo już tymi poświęcić się na biegnięcie na twój waporator i naciskanie. Mm-hmm. Na pewno tak, dwie obserwacje założę szturmowcom, bo czemu to miałbym można tego nie zrobić? Darmowa akcja, trzeba wykorzystywać darmowe akcje. Rezonistwo. Tak, Cody też czasem sobie lubi prozdawać. Dobra, czyli on też się widzi. No dobra, fair, supportujmy w takim razie. Dwie obserwacje, jeden aim. Search wkryty. Cyk. Okej. To mamy tak. Co sobie nie podżuje. No tak, same kryty. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 krytów. No i mógłbym strzelać do twojego ATST w ten sposób. Dobra. Pierwsza obserwacja. Druga obserwacja. Patrz, może sobie podżujesz jednak. Nie, jednak nie. Aim na Pierce'a. Czyli 7 krytów. 7 krytów, tak. I z Pierce'em 1 na dodatek. No, niestety. Oddział. Nie, 6, czujcie w to. O, oddział. 3-4 zginie. 4 zginęło, czyli dobra. To heavy. Potrzebujemy aimów. Arnold, dawaj. Dawaj aima. Dawaj aima. Szybko, bo zaraz zginiemy. Nie, to nie jest aim, to jego oczy. Mi to by nie przeszkadzało. Raz, dwa. Nie dojdzie do mnie, nie mam mowy. Dobra, i co? I schował się, tak? Tak. Rozdał i się schował. To ja pulę. Mhm. Zobaczymy, co będzie z puli. Mamy speciale. No to myślę, że to mogą być speciale. Echo. I ty tam naprawiasz, czyli ja psuję. Bo ty sobie wyczyściłeś. Wypocowałeś tam operatory. No to ten i docz, nie? Mhm. I sobie tam siedzi. Czynnikiem X staje się major. Sucho, no, znaczy major. Cyk. Major. I strzelimy do tych małych. Do moich face jedynek? Tak. Dobra, na heavy. Heavy, a za to mamy aima. Heavy cover nie. Plus. Co? Strzelimy sobie. Nie, nie rób tak. Proszę, nie. Z granatnika. O nie. Pierwszy raz się co udało. Co to jest blast, tak? Blast, tak. Ojejku. No i po co ci ten granatnik? Dwie czarne. Przynajmniej mniejsza tęcza. I dwie czarne. Dobra. O Jezu, wszystko. Nie chcesz czegoś przerzucić sejmu? Nie. Ile? 8? 3, 2, 3, 4, 5, 8, tak. O mój. No dobra. Chłopaki, musimy to przetrwać. 8 do obrony. Cyk. Wydamy sercza od face dwójek i trzech zginie. Przeżywa dobrze. Dowódca z Fixem. To ja wezmę nimi. Zrobimy rzut za supresa. Zdjęli. Okej. Okay. To będzie psucie i docz. Dobrze. To oni sobie podejdą. No, podchodzą. Aż tutaj. Do krawędzi. Życie na krawędzi tak zwane. No niestety. W Cody'ego? W Cody'ego. Niedobrze. No dobrze, ale niedobrze. W Cody'ego w takim razie. I 9. I mamy aima od Armonda. Dzięki, Armond. 9. Na heavy coverze pewnie Cody od tego? Tak. Dobra. Nie. Na razie jest cały kryt do obrony. I no to 2. Mógłbym wydać dodge'a pewnie od tych. Czy Cody jest daleko? Mogę. No to wydam dodge'a i będzie jeden. Jeden. 50% na to, że strzelę dodatkowo. Mm-hmm. No i dostał ranę, więc odpala się efekt karty. Cody sobie w odpowiedzi może do kogoś strzelić i będzie męczył dalej tych stormów. Dobra. Na heavy coverze, ale ja jakby pokazałem, serdżuję wkryty. Dobra. Chyba ci nie przyda już to. Nie, nie wiem. Przynajmniej na razie. No to za cover oba. Za cover oba. Ale super z drugi. Teraz. Ta zniewaga krwi wymaga. No, został. No właśnie próbuję przelecić krew z stormtrooperów. Został jeden. Dobra, dwa super. Nie, dwóch ich jest. Zawsze dwóch ich jest. Jedna akcja. Jedna i co, oddajesz w Cody'ego czy nie? Bo są blisko Armonda. Nie wiem, mógłbym próbować też tak tych czerwonych. Mhm.
Tak, możesz coś do czerwonych. A tam najwyżej zakładam tam lekki cover. Nie, to nadal masz czerwony. Tak, heavy cover i tu i tu. Cover. A to osłabimy siłę ognia. Dobra, czyli do czerwonych. Tak. No, czy pod warunkiem, że coś wejdzie, nie? Bo... No, z pięciu białych, no, mam nadzieję, że chociaż biały... jeden służ będzie. Albo critical 2, no to z jednego powinieneś mieć. To z matematyki wynika, że powinieneś. A masz dwa. Dwa. A i umawialiśmy się na jednego. No, niestety matematyka ci nie wyszła. No to dwa bronie. Albo nie. No to odpali się od Cody'ego znowu. No znowu to Cody, dostaną. Cody będzie dalej męczyć w takim razie. I to teraz... ja już daję im supresa kolejnego. Ściągniemy. Nie, no ten potrzebuje do dzielenia żetonów. No i już teraz Cody strzeli. No. Cody wali dalej do tych. Trzeba kończyć aktywację. Tylko coś nie chce ich skończyć. Widzisz? No niestety. Cody się z nimi bawi. Dwie czerwone, czarna, biała. Jest kryt! Woo! Czyli kryt do obrony. Czyli nadal dość się nie przyda. Ale jest szansa, że stracisz heavyka. I straciłeś heavyka. Straciłem heavyka. Dobra, teraz coś u ciebie. U ciebie już wszystko, tak? Już wszystko. Czyli ja jeszcze mam dwie aktywacje. Z mojej puli. Puli śmiechuli. Dowódca i Padme. Tak, więc... Dobra, co nie wyciągnę, bo mam improwizowane, biorę Padme, ona sobie tam robi quick thinking dodge. I bierzemy tego dowódcę. Już za supresa nie rzucam, bo to nie ma znaczenia. Zrobimy nim zepsucie. I chyba się widzimy z AT-ST stąd. Mm. Więc, no nie wiem, mogę strzelić do tego AT-ST, ale to bez sensu. Musimy zacząć nim napierać. Odważny dowódco, to jest twój moment. To jest twoja chwila. Wyjdź. Wyjdź na szturmowców. Tak. Mój odważny dowódca postanowił, że wybierze dzisiaj śmierć. Śmierć wrogom dziczyzny. No i teraz będzie runda piąta. Zaczynamy piątą rundę z rozkazami. U mnie jest jedynka Padme. U mnie Constantly Alert. Czyli co to tam robi? Wszystkie jednostki, które dostają order z tej karty, dostają aima za każdą jednostkę, która jest w zasięgu 1. Albo dostają standby'a, jeżeli nie dostali żadnego aima. Okej. Okay. Czyli ten dostanie standby'a. O, dwa strzały z AT-ST w rundzie. A ja no, po prostu daję rozkaz na Padme i w sumie... I directa jeszcze wydaję. Dla czerwonych. Ja zaczynam. Tak. Zacznę sobie od tych czerwonych. Mhm. Zrobimy ruch. Mhm. Pewnie będziesz próbował strzelić tego jednego. Nie. Co? Nie. Zrobimy dalej. Drugi ruch. O, lecimy po twój waporator już na ostro. Już pan not pas. Chłopaki sobie przeszli. Armand wyda aima. Arnold aima wydaje. I aima sobie. Ach, Arnold też się do akcji włączy zaraz. No niestety, no nie dosięgniesz tego jednego. Mhm. Ale możesz go zainspirować. Mogę go zainspirować. To jest dobry pomysł. Nie ma za co. Same mam dobre pomysły. I tak. Leci dowódca na śmierć. No niestety. Okej, okay, to ja teraz biorę pulę. Zobaczymy, co z magicznego worka się wyciągnie. Uwaga, uwaga. Dowódca. Ten dowódca, czy ten, którego wolisz? To pojętne, że powiedziałeś. Weźmiemy tego dowódcę, bo on jest bardziej zagrożony. Zagrożony wyginięciem. Czyli ruch tutaj. Czy bardziej, żebyśmy pod stormtrooperów wszedł. I ruch. O, tutaj już się setknie z waporem. Co tam jest? Scout? Scout. Dobra. Co zrobi scout? Zrobi aima. Bo skoro jest, no to trzeba zrobić aima. Mhm. Strzeli do tego dowódcy. Dobra. W razie czego masz jeszcze precision scope'a? Tak. O, tutaj tego. Dobra, mamy. No, nic. Pierwszej. Pierwszej. Scope. Drugi aim. Sześć blanków. Widać, że chłop już tam nie chce po prostu. No, nie chce. Tutaj życie stanowi. Dowódca numer dwa. Kodiusz. Kodiusz ma proste zadanie. Musi dokończyć Stormtroopera. Zrobimy coś takiego, że nałożymy te dwie obserwacje na tego, co jest w zasięgu 3. Mhm.
Jestem w jedynce z klonami jeszcze. Strzelimy do tych, co są na budynku i zrobimy take cover dla tych klonów. Dobra. Dwie czerwone, czarna, biała. Potrzebuję hita. Mam kryta nawet, no to musisz jeszcze bronić. Jest nawet jeden martwy. I Cody już. Oni dostają jednego supresa. Tak. No teraz by się przydała jedynka Cody'ego i supresiv. Im nie spada. Im też może im spaść. No dobra, to się nimi ruszymy, bo od nich wszystko zależy. No i sprawdźmy, czy zdaje mu supresa, czy nie. To jest bardzo kluczowe. Nie zdjęli. Nie wiem. Jedna akcja. Co zrobią z jednej akcji? Z tej jednej akcji... Zastrzelimy do Cody'ego. Dobra, dalej na heavy. Bez sejmów, ale za to dużo białych. Będę jest oddawać. A z tego dałeś. Z Armonda. Tak. Dobra. Tak. Armond. Ile? Trochę dużo. No to chwilowo jest tyle. I jeszcze trzy. Znowu pięć krytów. To trochę bardzo dużo. Znowu pięć, no. Ważona ręka. I jeszcze to. Ale już nie mamy krytykala. Pięć krytów. Okej. Okay. Proszę, Cody, proszę, wytrzymaj. Zgin. Nie, nie. Cody to wytrzyma. Ma katan armor. Chociaż raz daj mi wygrać. Nie, no nie. To by było niefajne. Cyk. Mógłbym wydać całego jednego Serge'a i zginąć, bo to jest pięć blanków. Mam specjale, pociągnę improwizowane, żeby sobie wziąć te kory. Mhm. I to będzie tak, że te kory zrobią sobie taki ruch, żeby się schować od tej TST, żeby ci nie striggerować standby'a. I strzelam do tego szturmowca. Cody przed śmiercią, tak, wydał rozkaz obserwacji. Długo go obserwowaliśmy i doszliśmy do fundamentalnej konkluzji, że czas już na niego. No, heavy cover. To i tak go zabiję. Ty rzuciłeś 5 krytów. I mam jeszcze dodał field scanera. Słuchaj, ty rzuciłeś 5 krytów, to ja nie rzucę. Jakby to się przydało kiedykolwiek, kurczę. Patrzcie, to będzie mój rzut. Może być tylko lepiej. Jest jeden kryt. Kryt. No i obserwacje. No to obojętne na czym. Pierwsza obserwacja, druga obserwacja. Jest jeden kryt. Ginie szturmowiec. Dziękuję bardzo. No i zginął. Zginął, niestety. Manifestuje to, co ma się zadziać. Czyli zostaje ci major. To jest ta... Tylko jasz major. Trochę jak majorka. Majorka. Pivotal positions. Pivota. Strzeli do tych czerwonych. Do czerwonych. Na zasięgu 3 czy 4? Pewnie na 3. Bo ten tutaj jest na tak, zasięgu 3. Musiałem go dać, bo jeszcze była opcja pożyczania, ale Cody zdecydował się, że jednak woli umrzeć. No niestety umarł. Heavy cover. Tak. Niestety. I widzisz wszystkich. Z tego, tak, co i widzę. Do wszystkich. Tym, co się właśnie kierowałem. No to. Przynajmniej bez sejma. To dwa za cover. Dwa za cover, cztery. Cztery. Uczciwe cztery. Z Surge'em to może coś wyjdzie. Dwóch. Dowódca jest. Fully jest echo. Więc on tam sobie dokańcza te sprawy i spróbujemy jeszcze podejść. Raczej zasięgu 5 już nie złapie, ale kto wie. A Padme zostanie i będzie się trzymać fort. A Padme zostaje sobie tam w miejscu i sobie stoi po prostu w miejscu. O, tutaj. Niech sobie robi CSS. Dobra, no i zdejmujemy żetony, wrócimy w szóstej, ostatniej rundzie. Zaczynamy szóstą rundę z rozkazami, u mnie standing orders, bo tylko to mam. Mhm. Czyli wydajesz rozkazy tylko dla majora, tak? Tylko majorka sobie weźmie. A u mnie będzie tych rozkazów o tyle więcej, że dostanie ten core z directu. Tak, Serge mu wróci z Reliable i rozkazu damy sobie, z rozkazu dajemy sobie dowódcy. No i zaczynasz. Zaczynasz, bo miałeś dwa. To zaczniemy od majora oczywiście. Tak, majorka zaczyna. Ekipa wykończeniowa majorki. Ekipa wykończeniowa. Dobra, to zrobimy ruch. Taki. Mm-hmm. Do tego jednego strzelimy z głównej broni, a do tych strzelimy tutaj, bo widzę kawałek, strzelę z granatnika. Dobra, widzisz obu? Nie, jednego chyba widzę. W razie czego jeden będzie mógł zginąć.
To rzucę, jeszcze musisz mieć dwa hity. To spokojnie, myślę, że to się nie wydarzy. Tak jak scout pokazał. Jeden hit. Okej. Okay. Myślę, że ZSX przeżyje. Nie? Nie przeżył. Źle myślę czasami. W sumie jakbym nie myślał, wyszłoby lepiej. I w tego jednego. No, ten... No tu by było dobrze, żeby przeżył. To jedno. Jedno. 66%, że przeżyje. Order już do puli. Ja już widziałem, jak ten, jak wybierał śmierć, nie? Order do puli. No i czemu tak robisz? No nie lubimy orderów. No tak, kurczę, siedzą na tym. Dobra, to ja tak. Panie dowódco. Execute order 67 do zabicia scouta. No. A potem spróbuję tego, znaczy, no i potem kliknę, no. No, klikniesz go. Kliknij dziada. Ja mam nadzieję, że kliknę tego twojego dziada. Bez coveru to już... On już za długo się trzymał, słuchaj. No. Trzy. To... Czekaj. Wydam Serge'a ofensywnie. To trzy. Tak dla pewności, bo ty te dwa czasem lubiłeś wybronić. Ale już trzech nie powinieneś, bo tak na trzy to rzucasz dwie tarczki średnio. Dobra. No i ja ci tam jeszcze trochę popsuję, nie? Czyli popsute plany. No niestety to już nic nie ma za bardzo co grać, tak, ale... No w zasadzie to już nie ma co robić. Chyba, no, że jeszcze chcesz na jakieś sobie satysfakcję mieć zabijania klonów. Nie, to wiesz, to jednak chyba to poddam, bo tutaj ilu tutaj zabiję? Dwóch? Dwóch zabiję, no. Max, no tego dobra, to ciężko byłoby zdać. Dobra, dzięki za grę. Dzięki wielkie. Czyli finalnie jest tak, że ja zniszczyłem oba swoje ewaporatory, za co mam 4 punkty. No bo bez padłem byś wygrał, bo tak, tego jednego zniszczyłeś. Ty naprawiłeś sobie jeden cały, za co masz 2 i tu masz jedną poniżej, czyli masz 3 punkty. Ja jeszcze zapadłem, mam dodatkowy punkcik, co daje mi łącznie aż wynik 6-2. 6-2? 2, 4. Raz, 2. 5-2. 5-2. Tak, no, bo ty masz jeden za tamto. No to 5-2. Także tutaj. 5-3. 5-3? Tutaj 3. Mam jeden punkt, tak, bo mam poniżej 3, jednego. 5-3. Jeden poniżej, 2. Tak. A ja mam 2, 4, 5. Dobra, teraz się zgadza. No. O, matematyka z rana to coś trudnego, wymagającego. Czyli 5-3, finalny wynik. W sumie taki dosyć niestandardowy jak na operatory, bo to często gdzieś tam są jakieś parzyste, albo jeden w górę, jeden w dół. No i ale Padme... wynik, bo Padme niestety. No. Padme zakrzywiła. Kurczę, no 3 rany tylko dostała. Tak, tak to mnie napierali. Ale powiem ci, że jednak ten Tempest Force to jest mocny. No, taki to bardzo mobilny. Wiesz, mi się też podoba, tylko trzeba to... Ten major jest okropny. No major jest doskonały. Jakbym przyjął te dwie rany na początku, to bym do niego strzelał, ale ja tak patrzę, nie no, wybronił, a to trzeba piechotę wybijać. Ja nie mogę się tak. A gdybyś nie supresował tych, to by zeszli, podeszli i jeszcze może coś by się udało dodudnić, a to tutaj ten jeszcze zginął. No, ale plan był taki, żeby spróbować z nimi wejść do walki. Mm. Właśnie próbowałem tak zrobić, żeby tak... No. Się... Ale ten Cody szybko zginął. No Cody to... strasznie. Jedna... Nagle 5 krytów. Jedna i... dobra obrona i już nagle ten. Koniec, nagle 5 krytów i już poszedł. Major niestety go tam pocisnął. Nie jestem przekonany do tego Armonda. Może skauty byłyby lepsze w tym, ale... No w tej cenie myślę, że mogłoby być, bo jednak... 8 kości potencjalnie tego do ataku. No. On w sumie ci nie jest potrzebny. Tam, znaczy, no dał trochę aimów, nie? No tak, ale przerzuty były. Pytanie właśnie, ile... Ile skałci kosztują w złotych? Oni tam jakoś podobnie. 40 chyba, tak? 44, no, on też właśnie. A, specjalistów. To jest też, czemu dałeś binokulary, to... No. Ci kosztują 56, Armand kosztował 63. Ha, no to skałci by ci wyszli lepiej i w sumie... No. No, ale myślałem, że może wrzucisz ich do Rapida i spróbujesz mi zaatakować ten ewaporator. I wiesz, i polecisz właśnie tymi bajkami i skautami tutaj, wtedy bym miał straszne zagrożenie, ale z drugiej strony spowodowałoby to osłabienie tej flanki i wtedy byłbym w stanie dokładnie bardziej przeatakować tutaj byś, ten. Tutaj byś wtedy atakował łatwo. No ja tu chciałem trochę wcześniej iść, a popatrz, ale te skauty sprzątnęły Boyla. No. Bo to już nie było takie niczego sobie. No. Tutaj mi się wydaje, że dobrze zagrałem, że dwa skauty, ale trzeba było olać Padme
i lecieć bajkami tutaj. No, możliwe, że tak. Wtedy miałbyś dużą siłę skupioną tutaj i pewnie byś mnie tu powystrzelał. A przez to, że rozdzieliłeś, to ja te bajki sobie mogłem ściągnąć. No tak, no bo tutaj jest echo, tutaj jest Padme. No. To mi się wydaje, że źle zagrałem, że rozdzieliłem, ale oprócz tego chyba nieźle ci się poszło. No, wybiłeś mi 4-5 aktywacji, no i tam pewnie by jeszcze ten klon by zginął, bo tam z takiego ostrzału to... Także do, no. to była dobra gra ogólnie. No też mi się zawsze podobało. Są przemyślenia, co można zrobić później inaczej. Natomiast no tak wyglądało, tak wyglądało. Na przykład Cody mógł przeżyć ten ostrzał. No, także pamiętajcie o giveawayu na Vadera. Bardzo fajny Vader. Można wykorzystać, żeby sobie pograć. Oczywiście bez figurki, sama karta. Co macie zrobić, żeby brać udział w giveawayu, macie w opisie. To tak jak mówiłem na początku filmu. Także jeśli film się podobał, to zachęcam do stawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale oraz odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku oraz Instagrama. Dzięki i widzimy się w kolejnym filmie. Heja.